Witam po pewnej przerwie. Ten film jest troszkę kontynuacją filmu o wpływie podstawników na reaktywność pierścienia aromatycznego w reakcjach substytucji elektrofilowej aromatycznej. I dzisiaj skupimy się, o dziwo, na reakcji takiej dosyć ciekawej, czyli właśnie ksantoproteinowej. Reakcja ksantoproteinowa jest to, jak nazwa wskazuje, reakcja białek i przedrostek ksanto oznacza coś żółtego. Nakrapiam stężony kwas azotowy tutaj właśnie na ugotowane na twardo jajo, na białko. Zrobimy sobie tutaj taki dołek, żeby mi nie spłynął, ponieważ troszeczkę trzeba poczekać, zanim ta żółta barwa wystąpi. Ale na przykład jak nakropię na żelatynę, to zmianę barwy na taką żółtawą zobaczymy trochę szybciej. Gdybym tu nakropił wodę, to po prostu byśmy widzieli mokrą żelatynę, a nie taką żółtą barwę. No a zresztą w poprzednim filmie pokazywałem, że jak nakropić wodę, to wygląda inaczej niż teraz, więc jest to też objaw właśnie tej reakcji ksantoproteinowej. O reakcji ksantoproteinowej uczymy się często w szkole, że polega ona na nitrowaniu tych pierścieni aromatycznych odpowiednich aminokwasów. Pytanie, których konkretnie, bo tych aromatycznych jest więcej. Na ogół słyszymy, że chodzi o tyrozynę, że polega to na nitrowaniu, proszę zobaczyć, jak to intensywnie to nitrowanie zachodzi, właśnie ta właśnie tyrozyna. Oczywiście nie widzimy może tej żółtej barwy, ale to wynika, proszę też zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj czystą tyrozynę, a nie jakieś tam ślady w białku, które może jej zawierać zresztą niewiele. Jeżeli nakropię na glicynę, to nie widzimy zmian. Wygląda to po prostu, jakby to była mokra glicyna i nic więcej. Również podręczniki szkolne lubią mówić o tym, albo jak, jeżeli nie podręczniki, to też zbiory zadań, żeby wybrać aminokwasy lub białka, prawda, które ulegają reakcji ksantoproteinowej, to lubi się tam pojawić właśnie fenyloalanina, bo też jest aminokwasem aromatycznym i białka zawierające reszty fenyloalaniny. Też według autorów właśnie zadań też ulegają tej próbie. No to sprawdźmy. Widzimy, że efekt jest podobny jak w przypadku tej glicyny. Za chwilkę wyjaśnię dlaczego. Natomiast podręczniki szkolne lubią zapominać zupełnie o tym, że przecież jeszcze tryptofan posiada aktywowany pierścień i także ulega tej reakcji ksantoproteinowej. Już w 1912 roku, powtarzam, w 1912 roku, 109 lat temu, stwierdzono, że reakcji ksantoproteinowej, był to chemik francuski albo niemiecki, teraz zapomniałem nazwiska, w każdym razie stwierdzono, że reakcji ksantoproteinowej ulegają te białka, które zawierają reszty tryptofanu i tyrozyny. I to są jedyne aminokwasy, które dają ten charakterystyczny objaw. Nie ulega temu na przykład białka, które zawierają reszty fenyloalaniny. Co ciekawe, żeby te reakcje przeprowadzić, to nie trzeba wcale stężonego kwasu azotowego. Ja tutaj przygotowałem roztwory tych aminokwasów, może to przełożę, żebyśmy to mieli bliżej. I zobaczmy, jeżeli do roztworu glicyny wkropię kwas azotowy, no ten kwas się nam tu automatycznie rozcieńczy. Tutaj teraz tyrozyna, tryptofan, o proszę zobaczyć, od razu zmiana barwy na żółtą, tyrozyna będzie go potrzebować trochę więcej i fenyloalanina. Tu sobie będziemy mogli czekać. Tyrozyna. Za jakąś chwilkę dodam może jeszcze troszkę więcej, ale też zaraz zauważymy zmianę barwy na żółto. Już zresztą lekko, ja przynajmniej lekką widzę, nie wiem czy aparat już wyłapuje kontrast. W każdym razie zaczyna się pojawiać żółta barwa. Podręczniki lubią właśnie milczeć o tym tryptofanie, a proszę zobaczyć, że on reaguje znacznie szybciej niż właśnie ta tyrozyna. Dlaczego reaguje tyrozyna, a nie reaguje fenyloalanina? Może zwróćmy na to uwagę. Napisałem tutaj wzór fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu. Tyrozyna jest hydroksylową pochodną fenyloalaniny. Różni się tylko o ten atom tlenu tutaj wciśnięty do pierścienia. Grupa OH aktywuje pierścień w kierunku właśnie substytucji elektrofilowej. Fenole
nitrują się niezwykle łatwo, nawet rozcieńczonym kwasem azotowym. Podczas gdy fenyloalanina, cząsteczka fenyloalaniny, nie ma podstawnika aktywującego pierścień, a ten oddalonej tutaj te grupy nie mają specjalnego wpływu na reaktywność tego pierścienia. Z kolei pierścień tryptofanu, tu mamy podwójny pierścień, skondensowany pierścień aromatyczny, do tego jeszcze z atomem azotu. Tutaj da się rozpisać struktury rezonansowe takie, z których wynika, że ten pierścień również jest czuły na reakcję, właśnie wyczulony na reakcję, podobnie jak ta tyrozyna, na reakcję substytucji elektrofilowej aromatycznej. Także zapominamy o tej fenyloalaninie, że ona ulega reakcji ksantoproteinowej, nie ulega, ulega tyrozyna i tryptofan. I białka, które zawierają reszty właśnie ugrupowania tyrozynowe i tryptofanowe, dają właśnie to żółte zabarwienie, jak na przykład w przypadku jajka, czy w przypadku na przykład żelatyny, która jest takim częściowo zhydrolizowanym kolagenem. Okej, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy DM.